Co Biblia mówi o niebie? Wbrew pozorom jest dość dużo informacji o tym właśnie życiu, po życiu. Pan Jezus mówi wiele razy o tym w Nowym Testamencie. Widzimy też niezwykłe opisy w Starym Testamencie. I co ciekawe, zachęcam, abyście zobaczyli choćby Izajasz. Opis nieba, który znajduje się w Biblii, jest zupełnie inny niż często my mamy. Jego wyobrażenia, przez widzenia różnych ludzi, przez różne historie, ludzi, którzy mówią, że niby tam byli. Zachęcam Cię do czytania słowa Bożego, do zobaczenia opisu w Biblii, tego stanu, który nas czeka po śmierci o niebie i nowej ziemi. O tym też rzadko się mówi, dlatego tym bardziej zachęcam Cię, przeczytaj Słowo Boże i sprawdź. Najlepiej zacznij od Nowego Testamentu, ale nie pomijaj też starego, jest tam wiele cennych. Co Biblia mówi o piekle? Zdarzają się ludzie, spotykam takich ludzi, którzy twierdzą, po śmierci dobrzy ludzie będą na przykład na nowej ziemi, ale źli ludzie, niezbawieni znikną. To sprzeczne z tym, co mówi Pan Jezus. Pan Jezus mówi: "Jeżeli twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłupie. Je. Jeżeli twoja ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją, ponieważ jeżeli przez te grzechy Trafisz do tego miejsca umownie nazwanego piekłem, to będziesz tam cierpiał wiecznie. Robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie. Taki to zwrot hebrajski został użyty w Biblii. Zachęcam cię do tego, abyś poczytał, abyś poczytała i sprawdził. To miejsce ogromnych cierpień. Ja nie życzę tego nikomu, dlatego też zachęcam ciebie, abyś czytał Biblię, abyś czytała, abyś zobaczył, jak otrzymać zbawienie od Boga. Co Biblia mówi o dzieciach? Może to zaskakujące, szczególnie w naszej cywilizacji, gdzie dzieci są jakby w centrum. Rodziny są bardzo, bardzo ważne dla każdego z nas dorosłych, ale nie zawsze tak było. W czasach, kiedy było pisane słowo Boże, dzieci były traktowane znacznie gorzej, może tak z tego wybrnę. Ale co istotne, są fragmenty, gdzie Pan Jezus, Działa trochę jakby na przekór tej cywilizacji, która wtedy była. Czytamy w Ewangelii Marka, choćby w dziesiątym rozdziale, kiedy apostołowie nie pozwalają dzieciom przychodzić do Pana Jezusa, odsuwają je, aby mu nie przeszkadzały. Pan Jezus mówi, pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie. Do takich bowiem należy Królestwo Boże. I tu ważne, abyśmy wiedzieli, co to znaczy. Dziecko jest bezbronne, całkowicie pokłada ufność dorosłym. I tak samo my, jako chrześcijanie, jako osoby, które chcą być zbawione, powinniśmy całkowicie pokładać ufność w Bogu. Co Biblia mówi o czarach? Czary to jeden z najpoważniejszych grzechów, jaki występuje w Biblii. Zapytalibyśmy, dlaczego? Otóż przez całe słowo Boże widzimy jedną prawdę. Bóg jest Bogiem jedynym, Bogiem prawdziwym, Stwórcą, który wszystko stworzył. Stworzył ten świat, stworzył wszystkie byty, stworzył też człowieka. I człowiek został stworzony po to, aby mieć relacje z Nim, Jego pytać, co jest dobre, co złe, Jego pytać, jak powinien żyć, i człowiek powinien żyć zgodnie z wolą Boga. Jeżeli zwracamy się przez wróżbitów do jakichś bytów duchowych nieboga, to zwracamy się do demonów. Bóg jest Bogiem zazdrosnym, dlatego też ten grzech był w Starym Testamencie karany śmiercią, a w Nowym Testamencie widzimy tą prawdę, że ludzie, którzy dopuszczają się czarów, trafią do piekła. Co Biblia mówi o bałwochwalstwie? Bałwochwalstwo to jeden z najpoważniejszych grzechów, jakie. Widzimy w Słowie Bożym. Zarówno w Starym Testamencie, jak i w Nowym, Bóg, przez usta i proroków, a na Jezusa, a później apostołów, przestrzega nas przed tym, abyśmy nie czynili tego grzechu. Bałwochwalstwo to postawienie kogoś, czasami czegoś, jako osoby albo przedmiotu ważniejszego od Boga. I zachęcam Cię do tego, abyś badała swoje życie. Bałwochwalstwo może też być wtedy, kiedy to my. Stajemy się ważniejsi od Boga. Kiedy nasze zdanie na jakiś temat jest ważniejsze od tego, co Bóg zawarł w swoim słowie. I dzisiaj wielu ludzi tak żyje, wielu ludzi tak chce żyć, nie chcą słuchać Boga, chcą żyć po swojemu. Niestety, też wielu nauczycieli głosi tezy sprzeczne ze słowem Bożym. To chwalstwo. Tak ważne jest, abyśmy czytali słowo Boże, abyśmy znali Pismo Święte i mogli według niego żyć.